Wiadomości z Ukrainy. Rosja zaatakowała dwa statki w porcie w Odessie. Faszystowska Rosja po raz kolejny zaatakowała infrastrukturę portową Odessy rakietą balistyczną. Jedna osoba nie żyje. Osiem zostało rannych, poinformował w telegramie szef lokalnej administracji Oleg Kiper. Infrastruktura portowa po raz kolejny stała się celem wroga. Jedna osoba zginęła, osiem kolejnych zostało rannych. Ofiary znajdują się w szpitalu. Stan dwóch z nich jest ciężki. Lekarze zapewniają wszelką niezbędną pomoc. Wszyscy ranni i zmarli to pracownicy infrastruktury portowej, obywatele Ukrainy napisał: Według Kipera uszkodzone zostały dwa statki cywilne, pływający pod banderą Belis NS Moon i Masowiec Optima pod Banderą Palau. Jednocześnie zaznacza się, że dokładnie tydzień temu optima została już uszkodzona w wyniku ostrzału balistycznego. W wyniku ataku uszkodzony został także magazyn ze zbożem. Przypomnijmy, że Rosjanie niedawno przeprowadzili atak rakietowy na infrastrukturę portową w Odessie. Cywilny statek pływający pod banderą Panamy został uszkodzony. Początkowo informowano, że zginęło sześć osób, później liczba ofiar wzrosła do ośmiu. W Odessie słychać było eksplozje. Poinformował o tym burmistrz miasta Gennady Truchanow. W mieście słychać eksplozje. Pozostańcie w schroniskach, napisał Truchanow w telegramie. Oddziały ukraińskie wraz z okupantami zniszczyły budynek, biorąc dwóch z nich do niewoli. Dwóch harcerzy z II Batalionu Zmechanizowanego 30. oddzielnej brygady Zmechanizowanej Sił zbrojnych Ukrainy imienia księcia Konstantego Ostrożkiego, oczyściło budynek z rosyjskimi okupantami, biorąc dwóch z nich do niewoli. Poinformował o tym bloger wojskowy na portalu społecznościowym X, publikując odpowiednie wideo zmontowane z materiałów zarejestrowanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Ich operatorzy pomogli także ukraińskim harcerzom, zrzucając granaty i uderzając w drony kamikadze. Nie wiadomo ilu interwenientów znajdowało się początkowo w budynku, ale ukraińscy obrońcy całkowicie go zniszczyli, po czym pozostali przy życiu Rosjanie postanowili się poddać. Najpierw prowadzono ich polną ścieżką z rękami związanymi na plecach, a następnie wprowadzano do ukraińskiego okopu. Oddziały ukraińskie zniszczyły pojazdy opancerzone i spaliły pozycje okupantów w obwodzie charkowskim. Załoga pilotów nad głową z batalionu systemów bezzałogowych 3. samodzielnej brygady szturmowej sił zbrojnych Ukrainy zniszczyła lub uszkodziła za pomocą dronów kamikadze bojowy wóz piechoty, lekko opancerzony ciągnik wielozadaniowy i moździerz rosyjskich okupantów podczas jednego wypadu w obwodzie charkowskim. W tym samym czasie ukraińscy obrońcy wysadzili dom i stanowisko interwencjonistów, a ich dron z miotaczem ognia wylał zapalającą mieszaninę termitów na stanowisko najeźdźców, które ustawili w Gaju. Aby w, w ostatnich minutach życia Rosjan biegali i robili zamieszanie. Ukraińscy obrońcy ogłosili to na swojej stronie w sieci społecznościowej X. Publikując odpowiedni film zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez drony kamikaze, jak i kontrolujące bezzałogowe statki powietrzne, z wcześniejszych doniesień wiadomo, że na południowej ścianie kierunku Kupian walczy trzecia Brygada szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy. Trump grozi trzecią wojną światową za trzy miesiące. Kandydat na prezydenta USA Donald Trump powiedział, że trzecia wojna światowa może rozpocząć się za 3 do 4 miesięcy. Oczywiście doprowadziło to do tego, że tylko on ma możliwość powstrzymania wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Powiedział to podczas wiecu w Kalifornii. Podaje amerykańska stacja radiowa WCBM. To ci mówi, mamy problem. Jednak naprawdę martwię się o kolejne trzy miesiące. Martwię się o kolejne trzy, pół do 4 miesięcy. Z tego powodu, z powodu ludzi, których mamy, skończymy w wojnie światowej. Powiedział. Polityk wierzy, że jeśli wygra wybory prezydenckie, uda mu się rozstrzygnąć wojnę na Ukrainie i zatrzymać chaos na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu w Nowym Jorku spotkali się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Trump powiedział później między innymi na wspólnej odprawie, że jest zaszczycony, że prezydent jest z nami i wiele przeszedł. I dodał, że ma też bardzo dobre stosunki z Putinem. Na co Zełęski natychmiast odpowiedział, że ma nadzieję, że jego relacje z Trumpem będą lepsze niż te między Putinem a Trumpem. Jednocześnie ukraiński prezydent oświadczył, że on i Trump podzielają wspólny punkt widzenia, że należy zakończyć wojnę na Ukrainie. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, polub film i skomentuj nowości w komentarzach. Zostań także naszymi sponsorami.